Informujemy, że można już składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021-2022. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia można składać do 15 września w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Księdza Stanisława Maciąga 5. Jest to termin nieprzekraczalny, który wynika z ustawy. Wnioski składamy kompletne z wszystkimi załącznikami, które są potrzebne. Dochód nie może przekroczyć 528 zł na członka rodziny. Jest to dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za miesiąc sierpień. Na co można przeznaczyć przyznane stypendium? Rodzice mogą te pieniążki wydać na wszystkie przybory szkolne, na zeszyty, na plecaki. Wszystkie rzeczy, które są związane z edukacją ucznia. No, musimy udokumentować, tak? Musimy udokumentować, tak. Potrzebne są fakturki bądź rachunki imienne. Stypendia wypłacamy przelewami na konto wskazane we wniosku, tylko rodzic czy pełnoletni uczeń, który złożył nam wniosek, musi wcześniej udokumentować nam to. Musi właśnie przynieść te fakturki do wysokości stypendium, jakie jest przyznane w decyzji. Stypendium otrzymują tylko uczniowie, którzy zamieszkują gminę Sędziszów Małopolski. Nie przysługuje uczniom klas zerowych. To muszą być uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ale muszą zamieszkiwać naszą gminę. Druki dokumentów dla ubiegających się o stypendium uczniów dostępne są w każdej szkole, a także na stronie internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim. W przypadku składania wniosków o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.